Ewangelia przedstawia nam kilka obrazów, które mają pewne wspólne przesłanie. Jezus mówi o nienawiści swoich bliskich, oczywiście nie chodzi tutaj wprost o nienawiść ojca, matki czy kogoś bliskiego, ale raczej postawienie Królestwa Bożego ponad więzami rodzinnymi. Jezus mówi o dźwiganiu krzyża, Jezus przedstawia obraz budowli, którą trzeba sfinansować. I wojny, którą trzeba wygrać takimi zasobami, jakie się posiada. Jaka jest, jaki jest wspólny temat, jakie jest przesłanie tych kilku obrazów, tych kilku spostrzeżeń Jezusa? Żeby osiągnąć cel, trzeba użyć wystarczająco wielkich środków, trzeba się na nie zdecydować. Człowieka musi być stać na to, żeby, żeby, osiągnąć, żeby użyć środków wystarczających do osiągnięcia celu. Jest to problem duchowy wielu chrześcijan. Którzy marzą o wyżynach życia duchowego, ale nie chcą zastosować środków do tego wiodących. Nie myślą o systematycznej spowiedzi, chociażby nie myślą o systematycznej modlitwie, nie myślą o tym, żeby poświęcić pewnych przyjemności czy korzyści z życia doczesnego, po to, aby osiągnąć wartości duchowe. Dopóki nie zastosujemy wystarczających środków. Nie ma co myśleć o wielkich owocach życiu, życia duchowego.